Dzień dobry, witam klasy drugie na kolejnej naszej lekcji związanej z barokiem w Polsce. Zbliżamy się już do końca. Przed nami jeszcze spotkanie między innymi ze sztuką czasów Jana III Sobieskiego. Tyle tylko, że już dominujący wówczas nurt barokowego klasycyzmu i twórczość Tillmana z Gamerem omówiliśmy ostatnio, a przed nami dzisiaj spotkanie z mecenasowską działalnością króla samego, czyli Jana III Sobieskiego. To jest też istotny element dorobku naszej sztuki i warto na tę lekcję zwrócić uwagę i się uważniej przyjrzeć i posłuchać. Jan III Sobieski bowiem był ostatnim wybitnym władcą, któremu udało się przynajmniej powstrzymać procesy upadania państwa i przynajmniej stworzenia sytuacji, w której z Polską zaczęto się znowu na międzynarodowej arenie liczyć. Tutaj oczywiście Wiktoria Wiedeńska była szczególnie istotnym w tej propagandzie królewskiej elementem chwały Sobieskiego. Na tron wstąpił po nieszczęsnym Michale Korybucie Wiśniewieckim. Ten tron utorowało mu drogę zwycięstwo pod Chocimiem, gdzie pokonał Turków, którzy próbowali dokonać najazdu na Rzeczpospolitą, wykorzystując już wcześniejsze osłabienie Polski. No i okazało się, że to jednak się nie uda. Wspaniale przeprowadzana strategicznie przez hetmana Sobieskiego bitwa zakończyła się zwycięstwem i zmuszeniem Turcji do wycofania się z powrotem poza granice Rzeczpospolitej. No a wkrótce umiera Michał Korybut i naród szlachecki. Nie ma wątpliwości, że nowym monarchą będzie opromieniony chwałą Jan III Sobieski. Widzimy go to w otoczeniu rodziny z ukochaną żoną Marią Kazimierą, trzema synami, jedną córką. Sam w portrecie obecny jest w tym portrecie w owalnym wizerunku. Wśród fundacji, które król realizował, mamy niewielki kościółek przy ulicy Miodowej w Warszawie. Jego projekt dostarczył Tillman z Gamerem, choć wygląda na to, że były to tylko rysunki, które potem już inny architekt, mając nad nimi baczenie, realizował. W tym kościółku kapucynów, które było wotum za Wiktorię Wiedeńską, spoczywa serce Jana Sobieskiego. Król prosił bowiem właśnie, żeby wyjąć go po śmierci to serce i tutaj złożyć w tej świątyni. Prosta, skromna świątynia przypomina z zewnątrz troszeczkę te oglądane wcześniej budowle na przykład w Węgrowie, co potwierdzałoby właśnie, że i tutaj Tillman się przyłożył. No i dla z kolei małżonki szanownej Jana Sobieskiego, czyli Marysieńki, Tillman z Gamerem zrealizował jedno ze swoich chyba najbardziej niezwykłych architektonicznych przedsięwzięć. Szkoda, że go nie mamy na swój sposób, bo byłaby to ciekawostka. Maria Kazimiera d'Arquien była Francuską, co oczywiste. Do Polski trafiła jako żona kogoś innego, nie od razu do ręce Sobieskiego trafiła, ale kiedy już była mężatką, król poczuł do niej ogromną namiętność, ale oczywiście sytuacja była beznadziejna, dopóki nie umarł mąż. I tutaj otworzyła się szansa przed właśnie Janem, żeby swoją miłość także zrealizować faktycznie, a nie tylko wzdychać tęsknię.
Nie wszystkim się to oczywiście podobało, taki Mariusz, tym bardziej, że Maria Kazimiera nie była przedstawicielką jakiejś znakomitej rodziny francuskiej. To była raczej zamożna szlachta, nawet nie arystokracja. Więc tutaj wielu uważało, że ten związek nie przynosi królowi chluby. A i zresztą na dworze francuskim potem monarcha troszeczkę z tego powodu był traktowany lekceważąco, skoro miał taką żonę. No ale nic, wracajmy do istoty. Maria Kazimiera, zanim wyjechała do Polski, oczywiście sobie pożyła jeszcze trochę we Francji i tam miała okazję uczestniczenia w bardzo bujnym życiu, które toczyło się na terenie ogrodów i dziedzińca Palais Royal. Pod tą nazwą, czyli Pałacu Królewskiego, kryje się dużych rozmiarów kompleks pałacowy, wzniesiony tuż obok Luwru dla kardynała Armanda Richelieu w pierwszej połowie XVII wieku. W drugiej połowie już XVII wieku, po śmierci kardynała, ten pałac przeszedł na własność Bourbonów. Mieszkał tutaj jeden z młodszych braci króla Ludwika XIV. A że był człowiekiem dość miłym, wesołym, więc zaczęła się praktyka urządzania przyjęć, spotkań, zabaw, zwłaszcza w ogrodach tego Palais Royal, który też z uwagi, że kardynał bardzo lubił teatr, miał salę teatralną, więc to życie mogło toczyć się tutaj naprawdę nieźle. No i Maria Kazimiera zapragnęła w Warszawie stworzyć taką przestrzeń, gdzie można byłoby też prowadzić życie towarzyskie. Jakoś tak Zamek Królewski tego nie gwarantował, nawet tym bardziej Wilanów, letnia rezydencja, więc wymyśliła sobie, że coś takiego strzeli w Warszawie. Poprosiła to Tylmana, że ten w Paryżu bywał i ten Palais Royal widział, także inne place, które we Francji powstały w XVII wieku jako takie przestrzenie do życia towarzyskiego, więc bez większych kłopotów coś podobnego królowej zaproponował. Zostało to zbudowane, a nazwano to Maryville od naszej Marysieńki. Ten Maryville trudno właśnie byłoby opisać, co to takiego, bo to się znajdowały tutaj tworzące taki wydłużony pięciobok skrzydła o zróżnicowanej wysokości, w których można było między innymi wynajmować apartamenty do mieszkania. Były tu oczywiście też modne sklepy i tak dalej. Stąd określenie Maryville jako założenie mieszkalno-handlowe wydaje się być najbardziej oczywiste. No i ten Maryville, rzeczywiście królowa też tu miała swój apartament, więc mogła czasami urządzać jakieś wystawne, publiczne zdarzenia na tym właśnie dużym dziedzińcu. Ten Maryville nie istnieje, bowiem w tym miejscu obecnie stoi Teatr Wielki w Warszawie, więc już mniej więcej wiemy, gdzie by trzeba byłoby go szukać, gdybyśmy chcieli go odnaleźć. No oczywiście to jest niemożliwe dzisiaj, bo po prostu gmaszysko Teatru Wielkiego całkowicie jakby wyeliminował ten Maryville, wchłonął to, co po nim w ogóle jeszcze zostało. A tu mamy zdjęcia właśnie tego ogrodu Palais Royal, a tutaj widzimy na zdjęciu właśnie cały kompleks, to jest Louvre, a tu z boku znajduje się to całe założenie, które zainspirowało powstanie naszego Maryville'u. Przechodzimy do najważniejszej inwestycji króla. Oto przed nami pałac w Wilanowie. Wspaniała rezydencja. Jeden z najznamienitszych zabytków, jakie posiadamy w Polsce. Nie ma się co dziwić, że została ona doceniona i wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Dóbr Kultury UNESCO, czyli agendy ONZ zajmującej się dziedzictwem kulturowym ludzkości. Bo jest to jedna rzeczywiście z najwspanialszych zabytkowych rezydencji, jakie
znajdują się w naszym kraju. Chyba można by właściwie powiedzieć, że chyba być może najwybitniejsza, najciekawsza. No i autentyczna, co jest niebagatelne, bo nie mamy tu do czynienia z odbudową, rekonstrukcją, odtwarzaniem, ze zniszczeniem jakikolwiek. Ten obiekt jest w całości autentykiem. Pałac w Wilanowie stał się pałacem w kilku etapach. Nie od razu był pałacem. Na początku, kiedy tym majątkiem z budynkiem zainteresował się król, stał sobie tu po prostu dwór szlachecki, alkierzowy, czyli z tymi narożnymi kwadratowymi dobudówkami w naroża wsadzonymi, parterowy. I taką własność król kupił i przez pewien czas w niej właśnie funkcjonował, jak widzimy nie za długo, do 80 roku. Bowiem oczywiście nie była to docelowo jakby królewska rezydencja letnia, stąd zaczęto go przebudowywać i rozbudowywać. I następny etap, przypadający na początek lat 80., to dodanie półpiętra, czyli ten parter podwyższono, dodając niewielkie tak zwane z włoska mezzanino pięterko. I wyciągnięto na boki szerokie galerie, które zakończono wieżami. I to jest właściwie forma pałacu, jaką nadano mu w trakcie, w czasach Jana Sobieskiego. Jedyne, co jeszcze w trzecim etapie się zdarzyło 10 lat później, to umieszczono w korpusie środkowym dużą salę uczt, którą wsadzono powyżej jeszcze linii dachu i ten prostokątny element stanowi jakby dominantę w bryle. Natomiast skrzydła boczne, które jakby stworzyły z tego takie założenie regularne, dopiero pochodzą z XVIII wieku, czyli już grubo po śmierci Jana Sobieskiego. Sobieskimi zresztą to nie ma nic wspólnego, bo po śmierci króla Maria Kazimiera opuściła nasz kraj, przeniosła się do Rzymu jako tak zwana królowa wdowa, a pałac w Wilanowie kupiła bogata arystokratka Elżbieta Sieniawska, płacąc spore pieniądze Marysieńce za całe te dobra wilanowskie z pałacem na czele. I wtedy właśnie zostały dodane te skrzydła, ale na tyle umiejętnie, że tworzą one harmonijną całość z pałacem. Nie są tutaj w żaden sposób jakby by czymś, co by psuło efekt całości. Mało tego, te skrzydła bardzo fajnie zamknęły dziedziniec honorowy, bo nasz pałac, jak się już widzimy na zdjęciu, formuje w duchu francuskiego założenia entre-cour et jardin, czyli między dziedzińcem i ogrodem. Będę do upadłego powtarzał tę właśnie francuską formułę, aż w końcu zapamiętacie ten właśnie model, bo to obok Jezu, to ten model barokowego pałacu w typie francuskim jest drugim wzorcowym modelem architektury baroku. No i oglądamy już zdjęcie lotnicze całego założenia z tym wielkim dziedzińcem honorowym, korpusem pałacowym ze skrzydłami, a z tyłu ogród. Ogród oczywiście w typie francuskim. Niezbyt duży. Urywa się w pewnym momencie kanałem, który tutaj go zamyka, a dalej już tylko oś wydłużona w stronę kompleksu leśnego Marysinka się ciągnie. To z kolei oczywiście pałac od strony ogrodu sfotografowany z powietrza, gdzie ten właśnie geometryczny charakter francuski jest bardzo dobrze widoczny. I teraz ważna informacja. Pałac projektował Włoch, Augustyn Loci. Jego ojciec już przybył do Polski i służył wazom. Tak więc Augustyn młodszy był oczywiście już zadomowiony w naszym kraju, ale to właśnie jego pochodzenie będzie miało tutaj istotny wpływ, żeby zrozumieć, z jakim przedziwnym melanżem mamy tutaj do czynienia, bowiem pałac jest tak naprawdę połączeniem trzech elementów. Dawnego
dworu alkierzowego, którego wyraźnie w części środkowej korpusu struktura jest widoczna, koncepcji francuskiego założenia pałacowo-parkowego między dziedzińcem i ogrodem i włoskiej willi, bo zewnętrzny charakter tego pałacu ma właśnie przypominać włoskie barokowe wille. Zresztą przekonamy się za chwilkę, że nie mówię tutaj rzeczy nieprawdziwych. Wjechał nam rysunek pokazujący, jak w tym środkowym momencie, czyli właściwie w tej najważniejszym etapie, kiedy Jan Sobieski sobie tutaj rezydował, pałac wyglądał. Mamy już nadbudowany ten pięterko dawnego dworu alkierzowego, wydłużone dwie galerie biegnące w dwie strony i wieżę na końcu. Trójkątny przyczółek zamyka wszystko od dziedzińca. A tu już mamy bramę wjazdową, która jest oryginalnym dziełem zachowanym do naszych czasów. I w głębi już widzimy pałac po tych wszystkich przebudowach i przekształceniach, włącznie z tym właśnie nadbudową w formie sali uczt, zniesioną w części głównej. I oczywiście widzimy też skrzydła boczne XVIII-wieczne. Jakieś 15-20 lat temu rozpoczęto wielki proces renowacji Pałacu Wilanowie, jego czyszczenia, odnawiania, naprawiania różnych po drodze powstałych uszkodzeń. No i przy okazji postanowiono przywrócić kolorystykę barokową, co się nie wszystkim spodobało, bo pałac jest rzeczywiście dość kolorowy, żółto-biały, z takimi mocnymi właśnie skontrastowaniem tych barw, ale baroku, pamiętajmy, lubiano takie właśnie mocne kolory, a nie blade, wszystko białe czy jasno-szare. No i oglądamy korpus główny pałacu. I teraz już widzimy rysunek architektoniczny sporządzony po zniesieniu już tej sali uczt. I teraz widzimy tak jak ten pałac wyglądał tuż przed śmiercią Jana Sobieskiego. I tę właśnie część teraz obserwujemy z tą nadbudową. Jan Sobieski bardzo był rozmiłowany w starożytnej historii Imperium Romanum. I zresztą, jak już mówiliśmy, ta starożytność w jego czasach była bardzo, bardzo popularna. Jak to Krasińscy sobie znaleźli przodków w starożytnym Rzymie tylko dlatego, że mieli herb o wezwaniu Korwin, nazwie Korwin. Tutaj z kolei pojawia nam się motyw łuku triumfalnego, właściwie dwóch łuków triumfalnych. Jeden jest poświęcony monarsze, to jest ten, a drugi jego żonie, czyli Marii Kazimierze. I to oczywisty sposób też zostało tutaj wprowadzone jako świadome nawiązanie do starożytnej rzymskiej architektury. To właśnie jest ten łuk triumfalny. I widzimy, jak Maria Kazimiera sobie na wozie triumf odbywa. Pałac ma bardzo bogatą dekorację rzeźbiarską, w której oczywiście też opracowano bardzo starannie program, jakie tutaj sceny przedstawić. To są oczywiście sceny związane najczęściej z bataliami samego Jana Sobieskiego albo odnoszącymi się do jego sukcesu. Tu mamy oczywiście bitwę pod Chocimiem. A to już oczywiście fasada pałacu od strony ogrodu. Mniej taka oficjalna, bardziej malownicza. I właśnie od tej strony można chyba najmocniej odczuć włoskość tej architektury. Oto wjechał nam przykład prosto z Rzymu. Pałac Doria Pamfili, który powstał w połowie wieku XVII, z ogrodami też geometrycznymi. I ta architektura rzeczywiście ma wiele wspólnego z tą wilanowską. Oczywiście nie ma tutaj naśladownic czy nawiązań, tylko po prostu jest to ta jakby bliskość charakteru.
Zresztą jak widzimy, pałac też jest osadzony na tarasie, zamkniętym ścianą z niszami. Kiedyś tutaj się jeszcze znajdowały fontanny spryskające wodą. I tu jest niższy poziom ogrodu. Tam jeszcze wdrapiemy się powyżej, żeby spojrzeć raz jeszcze na pałac od strony ogrodu, jak się nam prezentuje pięknie z jednej i z drugiej strony. To już plan całości z wyraźnie podkreśleniem osi symetrii, więc mamy tutaj umieszczony przedsionek, westybul i salon z tyłu, model francuski, od którego odchodzą pomieszczenia, tak zwane antykamery. Jedna jest tutaj, druga tu, a kończą się te antykamery sypialniami monarchy, tu królowej, a tu króla, i parami gabinetów, w tym właśnie w tych alkierzach wstawionych, czyli pomieszczenia, w których król mógł się, królowa, powiedzmy, szykować, one są tak zwane gotowalnie, czy mieć jakieś miejsce dla bardziej kameralnego, prywatnego spędzania czasu, czy pisania listów i tak dalej. Ten pałac zatem jest jakby wyraźnie podzielony na część kobiecą i męską, króla i królowej. Jak to wszystko będzie miało swoje przełożenie też na dekorację tutaj zastosowaną. Pomieszczenia są ujęte w anfiladzie, czyli tworzą te wspólne osie. Wyraźnie widać, że drzwi tutaj są tak zgrane, żeby tworzyły ten właśnie sieć, ten właśnie układ anfiladowy. No i oto przed nami wielka sień pałacu. Ona została zmieniona w wieku, w drugiej połowie wieku XVIII, w czasach klasycyzmu i straciła część swojej dawnej XVII-wiecznej dekoracji. Tu jest rekonstrukcja, jak ta wielka sień wyglądała w czasach Jana Sobieskiego. Jak widzimy, to na dzień dobry wszystkich witał monumentalny posąg króla na koniu, którym, prawda, pokonuje Turka, przygniatając go do ziemi. Oczywiste nawiązanie do ikonografii też cesarskiej. Ta rzeźba na szczęście ocalała, bo ją, kiedy przekształcano westybul, przeniesiono w inne miejsce do galerii, tam we wnęce stawiono. Potem tę wnękę zamurowano i tej rzeźby przez długi czas nawet nie było widać w XIX wieku. I dopiero w XX ją odkryto. Okazało się, że siedzi sobie taka rzeźba zamurowana. No oczywiście dzisiaj już ma swoje miejsce odpowiednie, żeby można ją było obejrzeć. No i oto przed nami pomieszczenie, które się nazywa antykamera. To jest rodzaj przedsionka przed sypialnią, pokoju dziennego. Tutaj dworzanie gromadzili się, by przygotować się na spotkanie, powitanie królowej. To jest ta pierwsza antykamera króla. Zachowane meble autentyczne, obrazy. Wyposażenie jest tutaj na szczęście ocalałe, bo Elżbieta Sieniawska, potem następni właściciele, uznając rangę Sobieskiego, traktowali to pomieszczenie jako historyczne i nie wprowadzali tutaj jakichś szczególnych swoich własnych zmian. I teraz widzimy obie sypialnie. Znaczy nie, to jest sypialnia króla, tylko dwa razy sfotografowana, tak złożona, która akurat jest odtworzona, bo oryginalnie się nie zachował mebel. A nad naszymi głowami plafon, czyli malowidło na suficie. Jerzy Eleuter Szymonowicz Śmiginowski, długaśne, wieloczłonowe nazwisko się tutaj pojawiło nam. Pana, który był nadwornym malarzem króla i który te plafony malował. Mają one wspólny temat, pory roku, w tych czterech wielkich pomieszczeniach, ale oczywiście charakter mitologiczno-alegoryczny. I w tych postaciach mitologicznych najczęściej pojawia się motyw żony, bo twarze bogin to twarze Marii Kazimiery.
I teraz zajrzymy jeszcze raz do, mamy sypialnię króla i teraz się pojawiła nam, szanownej małżonki, sypialnia i jej antykamera, czyli przedsionek przed jej sypialnią i sama sypialnia. Te wnętrza są wyjątkowe. Tu mamy wiosnę z kolei, plafon malowany przez Siemiedzinowskiego. No i jeden właśnie z gabinecików, tak zwany zwierciadlany. Niestety jest na tyle mały, że nie da się tam do niego do środka wejść. Jest zwykle oddzielone, otwarte, uchylone tylko drzwi i sznurek, który nie pozwala, albo pleksy nie pozwalające dalej wejść. A szkoda, bo nad głowami tutaj znajduje się bardzo piękny plafon malowany przez malarza Reissnera, zatytułowany Jutrzenka. To jedno z najbardziej efektownych dzieł malarstwa, które w pałacu możemy zobaczyć. A boginię Jutrzenko otaczają skrzydlate geniusze. Z Jutrzenką jest sama Maria Kazimiera, a tymi geniuszami jej dzieci. Portrety tutaj, twarze mają wyraźnie cechy portretowe. Jesteśmy w Bibliotece Króla. I tu z kolei też dwa medaliony Tonda na suficie plafonowe. Jeden z nich oglądamy z alegorią teologii. A teraz gabinet ze strony króla i tam jest tak zwany gabinet al fresco, bo na ścianach znajduje się fresk ukazujący Apollina. I też nasz Eleuter Szymonowicz to malował. To już galeria. Jedna z dwóch, tak zwana północna, z malowidłami z kolei malarza Paloniego, podejmującymi motywy mitologiczne. A znaleźliśmy się na pięterku, czyli w tym mezzaninie. I tu mamy tak zwany pokój farfurowy. On chyba ma najbardziej efektowny charakter z tych górnych pomieszczeń. Ściany wyłożone są płytkami ceramicznymi holenderskimi. To jest fajans. Malowanymi kobaltowymi farbami naszkliwnymi w formie motywów właśnie kwietnych, ale niesamowite wrażenie robi tutaj strop z taką małą pseudokopułką w centrum umieszczoną, gdzie też w centrum jakby stworzono okulus z iluzjonistycznym efektem nieba nad naszymi głowami. Ale najbardziej zadziwiające jest to, że siedzący nad brzegiem tego właśnie okulusa Amorek wsadził nam nogę do sali i ta noga taka doklejona z gipsu sobie tutaj ze stiłku wisi nad naszą głową. Od razu to widać, ale jest taki świetny, bardzo zabawny, robi to miłe wrażenie. W innych pomieszczeniach też mieli dla siebie pokoje królewskich dzieci wraz z opiekunami, a jeden apartament zajmował, zdaje się, architekt pałacu, Augustyn Loci, czyli to właśnie to wnętrze teraz oglądamy, z drewnianym stropem, meblami ciemnymi, ciężkimi, w typie gdańskim. Król Jan Sobieski bardzo dbał o tak zwaną propagandę, a uprawiał ją oczywiście poprzez między innymi dzieła malarskie zamawiane. Miał w swoim szeregu tworzących dla niego artystów kilku twórców. Daniel Schulz był na samym początku jego głównym malarzem, ale umarł. Wtedy też król zdecydowanie jeszcze silniej jakby orientował się na sztukę francuską, dlatego też pojawią się tu Francuzi. Nie musicie tego pana zapamiętywać. Ale naprawdę, rzeczywiście najbardziej znaczącym malarzem naszego monarchy był ten dżentelmen. Nazywał się Jerzy Eleuter Szymonowicz Siemiedzinowski. Już się to nieszczęście czteroczłonowe pojawiło nam wcześniej przy omawianiu wnętrz pałacu w Wilanowie. Skąd to nieszczęście się wzięło? Już tłumaczę. Tak naprawdę nazywał się Jerzy Szymonowicz. Był dzieckiem z rodziny mieszczańskiej ze Lwowa. Jako chłopiec zaczął wykazywać się niepospolitym talentem i szczęśliwym zdarzeniem, zrządzeniem losu
O tym, że takim zdolny chłopiec dowiedział się Jan Sobieski, bo Szymonowicz bywał w jego dobrach w Żółkwi, bo rodzinne dobra Sobieski znajdowały się na terenie dzisiejszej Ukrainy, w miejscowości Żółkiew. Tam jest ogromny, wspaniały zamek Sobieski, a w kościele miejscowym ich nagrobki rodziny, tym rodziców króla. No i właśnie król postanowił roztoczyć parasol nad chłopcem, jego, prawda, dalszą karierą i wysupłał kasę, żeby wysłać go na nauki do Rzymu. I w ten sposób Jerzy Szymonowicz trafił do stolicy sztuki włoskiej, czyli do Rzymu papieskiego i tam w Akademii Świętego Łukasza pobierał edukację, zdobywając spore nawet uznanie z uwagi na swoje umiejętności. I wtedy to przyszło mu do głowy, żeby znaleźć dla siebie przydomek, no bo pewnie to polskie nazwisko średnio się tym Włochom nadawało do wymawiania, więc przyjął, wynalazł sobie rzymskiego poetę o imieniu Eleuter i przyjął właśnie taką ksywkę, że jest Eleuterem. I w ten sposób do Jerzego dołączył przed Szymonowicza ten nieszczęsny Eleuter jako drugi człon. Po wielu latach już zasłużonych zasługach dla króla na polu sztuki poniesionych, monarcha wywdzięczył się swojemu malarzowi jeszcze dodatkowo, wynosząc go do stanu szlacheckiego. A więc zdarzyło się jak z Tylmanem, że malarz został szlachcicem i wtedy przyjął nazwisko Sieniginowski. Już jesteśmy w domu, wiemy skąd się te wszystkie cztery elementy członu tutaj nam pojawiły. Widzieliśmy jego plafony, czyli monumentalne malowidła wykonane do dekoracji pałacu w Wilanowie. Teraz zobaczymy obrazy, które powstawały w pracowni Sieniginowskiego na zlecenie króla i królowej. Mamy tutaj dwa takie najbardziej znane wizerunki. W pierwszym Maria Kazimiera z całą trzutką swoich dzieci. Już tutaj są dwie córki i trzech synów. A z tyłu jako monument z popiersiem mąż się prezentuje. W drugim portrecie występuje nasz monarcha ze swoim najstarszym synem Jakubem wspólnie. W obu tych obrazach Jerzy Eleuter Szymonowicz Sieniginowski wypada jako zręczny malarz. No nie powiem, że był geniuszem, ale był malarzem sprawnym bardzo, wyraźnie ukształtowanym w duchu takiego barokowego akademizmu, który w Akademii Świętego Łukasza szerzył się i który bardzo artyście odpowiadał, a król też się w nim, że tak powiem, w pełni jakby identyfikował, bo ten barokowy akademizm korespondował z jego takimi klasycyzującymi zapędami. A tu już z kolei mamy portret jednego z synów i zwróćmy uwagę na rzymskie elementy, które chłopcu nadano, zbroję. A obok mamy Marię Kazimierę z córką najstarszą, Teresą Kunegundą. Tu z kolei mamy portret króla na koniu w tle Bitwa pod Wiedniem, czyli obraz już wyraźnie propagandowy, mający na celu właśnie podkreślanie niezwykłego sukcesu. No, nie ma co ukrywać, to był ogromny sukces Jana Sobieskiego. Ta bitwa była po prostu majstersztykiem pod względem taktycznym, taktyki. Turcy byli kompletnie zdezorientowani, zaskoczeni, dlatego też w popłochu po prostu zwiali z pod Wiednia, zostawiając wszystko, co tam ze sobą przywlekli, czyli cały ogromny tabor z niezwykłymi skarbami, które wpadły w ręce Sobieskiego. Drugi obraz już jest dziełem malarza anonimowego, ale pokazuje go, żebyście zorientowali się, jak obowiązuje pewien schemat, bo jest to właściwie prawie powtórzenie tej pierwszej kompozycji, łącznie z tą dmącą w trąbę chwałą i tu występuje, a w tle oczywiście walczący Polacy z Turkami. Odsiecz Wiednia mam jeszcze w obrazie Andrzeja Stecha, który tutaj oglądamy. A dalej będziemy mieli jeszcze jeden obraz, taki wąski, bardzo długi, niezbyt zręczny do reprodukowania.
więc jego kawałek zobaczymy tylko z widoczną panoramą Wiednia. I jeszcze jedno dzieło, bo tych przedstawień Bitwy pod Wiedniem powstało sporo. No, już się nam pojawił jako malarz freskant, czyli malujący freski, Michelangelo Palloni, Włoch, który za czasów Jana Sobieskiego zagościł w Polsce i zostawił po sobie całkiem spory dorobek. W pałacu malował między innymi w galerii te malowidła na sklepieniu z psyche. W dalekiej katedrze wileńskiej, w kaplicy świętego Kazimierza, którą kiedyś oglądaliśmy, to dzieło wczesnego baroku, Palloni wykonał cykl wspaniałych fresków opowiadających historię świętego Kazimierza, oczywiście w duchu malarstwa późnobarokowego, a postacie oczywiście też są z XVII wieku, a nie z czasów gotyku, kiedy żył królewicz Kazimierz. Mamy jeszcze tegoż malarza dekorowaną kaplicę w Łowiczu. I tutaj mamy przykład iluzjonizmu, robią niemal z il-jazzu, bo to już jest malarstwo, które wyraźnie powstaje pod wpływem tego, co robili malarze tacy jak dekorujący Baccicia, który dekorował kościół il-jazzu, Chandra Pozzo, który pracował przy kościele w tym czasie już jezuitów, czyli San Ignacio. I te efekty przełamywania, jak tam widzieliśmy, tych granic między iluzją malarską a światem realnym, tutaj też już się nam w pełni pojawiają. Ta lekcja będzie dzisiaj troszkę krótsza, bowiem późny barok zostawię na kolejne, ostatnie już spotkanie ze sztuką polską. I w przyszłym tygodniu też wyślę Wam rodzaj karty pracy do zaliczenia. To będzie, jak już opisałem Wam w wiadomościach, ostatnie zadanie, które Was czeka w tym roku przed wakacjami. I mimo, że są już wystawione tak zwane prognozowane oceny, chciałbym, żebyście potraktowali to, tę kartę pracy odpowiednio, a nie zlekceważyli ją. No więc póki co serdeczności Wam zasyłam, a że piątek to fajnego, miłego weekendu Wam życzę.